Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż poprzednie, które tutaj są na kanale. Dlaczego? Ponieważ ten kanał powstał do dwóch rzeczy. Po pierwsze, miałem się nauczyć trochę gadać do Was. Będzie mi to potrzebne na kanale Do Potęgi, gdzie już niedługo ruszamy z jakimiś tam vlogami i normalnymi materiałami, gdzie będzie mnie widać i nie będę musiał wrzucać 10 minut przebitek jednego zdjęcia. A po drugie miałem pokazywać sprzęt. Sprzęt, którego używam, tajemniczy mi się sprzęt, który warto kupić, który nadaje się do używania i który jest głównie technologiczny albo edecowy. Technologicznego sprzętu jeszcze tutaj nie ma za bardzo na tym kanale, ale spodziewajcie się, że niedługo będzie, ponieważ chciałbym to też rozkręcić, bo okazuje się, że moje materiały nie są takie złe, jak myślałem. No i czasami dostaję, to za dużo powiedziane, sam sobie kupuję, bo jestem zbyt mały, więc jeżeli byście chcieli mnie tutaj finansować i przysyłać mi miliony złotych od masonerii, to bardzo chętnie przyjmę. Ale póki co, jeżeli nikt nie chce, no to sam kupuję sprzęt i jeżeli sobie kupię coś, co jest bardzo podobne do poprzedniego, no można by się silić, że Locksmith na przykład do Trekkera był tak podobny, jednak nie do końca, więc uznałem, że zrobię osobne omówienie. Więc jeżeli kupuję coś bardzo podobnego, różniącego się tylko jednym szczegółem, no to nie będę Wam tego omawiał, bo po co to jeszcze raz robić, skoro można Wam to tylko pokazać. I w związku z tym będę robił coś w podobie do flashów od Mozilli. Jeżeli nie oglądacie Mozilli, Pawła Warzechy, który jest najlepszym polskim smartfonowym youtuberem, to zachęcam. Nawet Wam link w opisie dam. A jeżeli oglądacie, to wiecie, o co chodzi. Kiedy on dostaje nowy telefon, zaczyna go tylko odpakowywać i omawiać pierwsze wrażenia, no to wtedy robi takiego flesza, nie robi jeszcze pełnoprawnej recenzji, bo do tego trzeba sprzętu trochę poużywać. Dlatego ja nie uważam, żebym robił recenzję, raczej robię omówienia. I to tyle. A co to dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie to nóż, który kupiłem sobie, żeby go zmodować. Ponieważ chciałbym Wam też pokazać, jak go zmodowałem. Znaczy, samego procesu nie będę, jest to trudne technicznie. Na razie jestem u siebie tu w mieszkaniu w Łodzi. Jeżeli ktoś nie wie, że mieszkam jeszcze w Łodzi tymczasowo albo długoczasowo, to już wie, więc jestem w mieszkaniu w Łodzi. Nie mam takich możliwości jak u mnie w domu rodzinnym na wsi. Nie mam warsztatu, nie mam narzędzi, więc nie będę go modował tutaj. Na to trzeba będzie trochę poczekać. Ale nożyk już u mnie jest. Odcinka jakiegoś dawno nie było, więc jest to świetna okazja. A jaki to nóż? Już pewnie wiecie, że jednym z najbardziej podatnych na modyfikacje noży jest dzieło Francuzów. I już teraz to już na pewno wszystko wiecie, więc pora Wam pokazać, że będzie to Opinel numer 8 w wersji bukowej. Tytułem takiego maleńkiego wprowadzenia i wyjaśnienia. Chciałbym Wam chwileczkę o tym opowiedzieć. Naprawdę będzie to chwila, a potem będą już tylko przebitki. Wersja bukowa nie różni się totalnie od wersji dębowej. Ja dodatkowo jeszcze zrobiłem błąd, bo kupiłem tą wersję bukową zamiast w stali węglowej, to kupiłem ją w stali nierdzewnej, czyli inox. No ale będzie to okazja do tego, żeby wyszlifować tę stal i zrobić z nią lustro, tak jak w moim racie, którego kiedyś Wam pokażę. I no, wersja bukowa jest, jak sama nazwa wskazuje, z buku. Dąb, choć też należy do bukowatych, jest dębowy, jest bardziej ekskluzywny, jest trochę droższy. No i to w sumie takie są różnice. Buk to takie normalne drewno stosowane w wielu rękojeściach do takich noży, siekier i tak dalej. W Polsce to jest najpopularniejsze drewno. Jeżeli Juko znacie takie polskie siekiery, to tam najczęściej robią siekierki właśnie z bukowymi trzonkami. Droższe są jesionowe, bo są twardsze, a bukowe są zawsze najtańsze, łatwe w obróbce i tak dalej, i tak dalej. Nie oznacza to, że to jest złe drewno, jest podatne na modyfikacje, nie jest twarde jak jatoba, nie tępi narzędzi tak mocno, więc dla takiego amatora jak ja na pewno się dobrze nada. No i szkoda by mi było dębowego, jest droższe i w ogóle. A to będę przypalał, trochę przewiercał pewnie i trochę szlifował i zdzierał lakier i nie będzie już tego ładnego napisu. Tak więc rozgoście się, zaczynamy i teraz będę Wam pokazywał Opinelka numer 8 w wersji bukowej.